Witajcie! Dzisiaj akcja będzie taka, rozwiercanie tutaj tych tulejek, bo tak spasowane, że nie da rady. Tu jeszcze, ja zaraz się zabiorę za szlifowanie, bo tutaj taki zadzior jest. Robert będzie tutaj, bo pojechaliśmy po sprzęt, będzie to rozwiercał, bo się zna. O, tu zobaczcie, takie bardzo porządne sprzęty z PRL-u jeszcze. To niezastąpione rzeczy, takie fantastyczne rozwiertaki regulowane. Coś pięknego. Zobaczcie, kluczyk delikatny. Taki. Także zabieramy się do roboty i dzisiaj jeszcze za chwilę to z Andrzejem wrzucimy we dwójkę tutaj to. Ja to złapię na dwie śruby i będę już dalej przykręcał, a chłopaki tutaj to rozwiercą i będziemy jechać, pokażę wam później jak to idzie. To tyle słowem wstępu. Jedziemy. Zaraz mi zęba ostatniego wybiło. No, w końcu noż. No to trzeba, za długa jest, no. Wykręcę. No ale przód już siedzi, tylko śruby dopasujemy, bo mam tu jakieś, ale trzeba będzie, słuchajcie, tylko chyba coś przyciąć, bo tu są nowe 8-8 klasy, więc są fajne. Tu mam jeszcze takie z niepełnym gwintem, ale to nie da rady, chyba, no zobaczymy zresztą. Ale zaraz będziemy docinać śruby na właściwą długość. O, tu jeszcze mam też, a nie, to są te A270, one są trochę słabsze, pisaliście coś. Są nierdzewne, ale one są trochę słabsze. Dobra, także jedziemy z tematem. No, idziemy z rozwiercaniem, bardzo porządne sprzęty. Ja jeszcze takiego czegoś nie widziałem, powiem wam, pierwszy raz to na oczy widzę. I bardzo mnie to interesuje, o. No i co trzeba robić? Zawsze w prawą stronę, słyszałem, Robert mówił. Nigdy, nawet jak wyciągasz, to zawsze w prawo kręć, bo można stępić te noże. Rozwiertak można. Rozwiertak, no. Także to też jest bardzo, bardzo ważne. Może większy trzeba. Czy on się rozszerza? Jakby nie w tą stronę kręcił. Dobrze, dobrze. To tamto to wykasuje. O, no wykasuje. O. I zawsze w prawą stronę, pamiętajcie. Jak wyciągamy, też w prawą stronę kręcić. Nigdy z powrotem, bo psuje się to wszystko. Tępi. Noże się tępią. No. I zaraz będziemy zakładali te półośki tu. Będzie malina. No. Dobra, nie przeszkadzamy Robertowi, idziemy tam szorować tamtą półośkę, żeby przygotować ją do szlifowania, bo zawieszenie już siedzi, widać, słuchajcie, patrzcie. Nic, tu nie ma luzu, się nie buja, wszystko zrobione. Ta śruba jest rzeczywiście, znaczy ten tutaj gwint do ściągania tego bolca do wyciągania. Także jest fajno, zawieszenie miód, malina. Teraz jeszcze tylko tutaj, bo widzicie, wziąłem pilnik. I tutaj, bo to były takie zadziory tam, ale już widzę, że tutaj nie ma. Tutaj nie ma co, ale zabiorę się za czyszczenie tego. Tutaj ten stary spaw muszę oszlifować. No i będzie szlifowanie jeszcze tej półosi. Nie wiem, czy to tej, czy to ta, która, ale zaraz. A nie, tamta jest ta zepsuta. Dobra, ta. I tutaj nowa też gdzieś leży. I bierzemy się za ten temat. No to do roboty. No, clean. Zamontowany, oś zrobiona. Lux. No, lux robota. Tutaj teraz zobaczcie, właśnie doszlifowałem tą podkładkę. Może być? No. I tu już jedna strona założona, oszlifowana. Tutaj te ograniczniki, słuchajcie, kiedyś byłem na złomie i tu zorganizowałem, o, takie 2, 4, 8 kąty, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 6 kąty. To one pójdą, będą robiły za ograniczniki. Mam takie dwa, ten się trochę dotknie i będzie git, bo tam były takie urwana śruba, z drugiej strony wcale nie było, a z tego to zrobiłem, będzie porządnie i dwa takie same. No, jedziemy z robotą cały czas do przodu. Masz. Kręć tam. No dobra, no to mamy tak, zbiornik założony. Kierownicę zdjęli, ale to było też mistrzostwo świata.
Teraz tutaj Robert spawa tam ograniczniki do zawieszenia, do zwrotnic. Przygotowane wszystko i jedziemy z koksem. No, tutaj to była fajna robota. Szkoda, że tego nie nagrałem, bo trzymałem taki konkretny... O, ten. Tego wariata trzymałem. Robert go ustawił tu, pod spodem, pod kierownicę. Ja go trzymałem, a Robert wziął tamtego młota 6 kg, pierdyknął. To myślałem, że tą kierownicę będziemy we wsi obok szukać. A tak to nie chciała zejść, no. No ale zeszła, bardzo kulturalnie. A tam jeszcze no. A i dekielek, no słuchaj, tak dekielek założony. A tutaj teraz jeszcze ospawanko idzie. Mucha nie siada, słuchajcie. A, ja muszę jeszcze dokręcić ten zbiornik, jeszcze tą jedną śrubę. Zjadałem ten klucz, bo przed chwilą był. Nie wiem, gdzieś tym pierdzielną go. Tu go gdzieś miałem. 17. O jest, dobra. No i tu już ostatnie mocowanko. No ale już ten, już widzicie. Zamontowana i konsola, i tu zbiornik kończymy. Zaraz będzie w sumie można odpalać te. O. Skrzynki jeszcze, ale ze skrzynkami chyba się wstrzymam, bo nie wiem jak ze zwolnicami, czy one by nie przeszkadzały te skrzynki przy demontażu zwolnic, bo będziemy te hamulce robić, no to bez tego nie da rady. A zbiornik siada już powoli, bo tu jeszcze przerwa taka, to muszę to docisnąć do końca, żeby tutaj nic nie latało, nie brzęczało podczas jazdy, bo to powiem wam szczerze, najbardziej to denerwuje. Bo jak się jeździ tym ciągnikiem obojętnie, czy z maszyną taką, czy siaką, czy jeszcze inną, to zawsze się słucha tej maszyny, czy ona pracuje, co tam się dzieje, czy coś się nie odkręciło, i każde brzęczenie takie, powiedzmy, bzyczenie to denerwuje, no bo nie wiadomo co się dzieje, no. O. Dobra, zbiornik siedzi, jego to już teraz ciągnik można podnosić na tym zbiorniku, tu nie trzeba się patrzeć to spawanie, bo to jest kiszka inaczej. No i tutaj jeszcze tylko teraz tą śrubkę zaraz zamontujemy, żeby tego tutaj nie zapomnieć. Wężyk, tak, podłączymy, to już wężyk podłączony, ale teraz, chociaż już nie kapie, przed chwilą tutaj jak mi się musiał otworzyć. Mogłem otworzyć, ale patrz, palec mokry od ropy. Może się coś tam otworzyło. Ja tu gdzieś miałem kombinerki, o są. I teraz go można już otworzyć. A ty kurde. No i źle założony. No w ogóle, bo on... O, i teraz jest otwarty. Powinien być z tej strony, ale już tak nie będę go ruszał. Jak jest dobry, nie cieknie. To wtedy co tego przed chwilą sprawdzimy. Jak tu kręciłem te poduszki. Ten zbiornik. O. O, i teraz jest gitarra. Widzicie? Po hiszpańsku nawet człowiek umie gadać. No. Dobra, teraz konsolę przykręcimy tutaj małymi śrubkami, bo gdzieś te śrubki mam. Nie, to razem łapię z maską. Nie, z maską? Aha. No to dobra, jak z maską, to z maską. Ale z maską łapię. To tu jest, ładnie, dobra. To się zajmę teraz wobec tego tym wężykiem. No tu zrobimy przy okazji ten... Zwintowanie. Te dwie śruby tutaj były wyrwane. O. I zobaczymy. Patrz, kurde. Ale fajne te sprężynki, od razu inaczej. Mm.
Teraz wykrętaki. A jeszcze to dmuchniemy najpierw, żeby nie było to do silnika, nie poszło. No i patrzcie, co tutaj się stało teraz. Kurde, normalnie wygląda jak ciągnik. Patrzcie, Robert, to co spawał, chodzi idealnie, żadnych luzów. To samo tu, elegancko blokady wyszlifowane. Patrzcie, cyk, że to dochodzi, bo tu miałem ten sześciokątny taki ten coś. No i zeszlifowane kulturalnie. Mucha nie siada. A jeszcze muszę te śruby tutaj dokręcić i być za gitarra. Chłodnica siedzi, zbiornik siedzi, konsola na razie nie, bo przyjdzie razem z maską. I jedziemy z koksem, pany. A, jeszcze ten nowy, jak on się nazywa, kranik. No, także zaraz wsiadamy i jedziemy. Nie wiem, czy kółka montować, czy nie, co? Co? Montować kółka, czy tak jedziemy? Ogień z rury do góry. O, to właśnie. Idź ze śrub. Ty będzie dupę truł. Czekaj, daj tutaj tą, z tej strony sprężynkę. Bo ja tam... Dałem. Jest już? Aha, jest, rzeczywiście. Bo ja tam też dałem ten, a potem ja opierdzielił, że to z drugiej strony ma być. No jak to? Nie, no. Tu ma być. Tu ma być, no. No i kultura, pany. Dobra, biorę wykrętaki i wykręcam te, co przewierciłem, śrubki. No słuchajcie, na dzisiaj dosyć. Deszczyk nas dopadł, ale fajnie, bo taki lekki, delikatny, więc ziemia fajnie złapie wody. No ale widzicie już, powoli 60 zaczyna wyglądać. Zawieszenie można powiedzieć, że właściwie skończone, bo tutaj mam jeszcze te zwrotnice, dwie już przygotowane. Praktycznie skręcić to do kupy. No dzisiaj on by już stał na kołach, gdyby nie ten deszczyk, ale to się tym nie przejmujmy. Fajnie, że pada, jest dobrze. Także jadę. Nie, no dzisiaj właśnie to już nigdy nie jadę. Poskładam filmik i zobaczymy, czy dzisiaj pójdzie, czy nie. Zobaczymy, jak to pójdzie. A jak nie, to w razie czego jeszcze na pocztę, bo muszę laptopa wysłać do naprawy. No to tyle z dzisiejszej pracy, remontu ciągnika 60. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!